Pałen strajk matką roku nie jest. Chyba nie ma tutaj pośród nas kogokolwiek, kto twierdziłby inaczej. Swoje dwie najmłodsze córki, Silent Stock i Farlip, kompletnie ignoruje. Serio, czy widzieliście w serialu chociaż jeden moment, gdzie mówiłaby prosto do nich? A large herd of wildebeest has stopped in our hunting ground to graze. Silent Stork investigated last night. The herd has more elder members than young. Albo nazwałaby którąkolwiek z nich córką? No właśnie. O swoim zmarłym synu z parku zapomniała tak jakby po paru minutach. Nawet nigdy później nie wymawia jego imienia. So you think I should just let him kill my other two cubs because he says he defeated Starmane fairly? I did. Quiet! Swojemu drugiemu synowi, Fire'owi, była gotowa pozwolić umrzeć. Bo to jego problem, nie jej. Fire made his choice when he returned. I'm not his mother any longer. He's a Nomane now. Ale najgorzej zdecydowanie traktuje swoją najstarszą córkę. Nothing. Gdy tylko dowiedziała się, że lwiczka została na stałe okaleczona, od razu tak trochę przekazała jej wiadomość, lepiej jest być martwym niż rannym lub niepełnosprawnym. What's wrong with your leg? It hurts when I step on it. But she's okay otherwise. Hurt is better than dead. Of course, Fire. Ale później było już tylko gorzej. Zabroniła jej mówić do siebie mamo. I'm sorry, mother. I do not call me mother. You aren't a cub. I'm your hunt chief. Yes, hunt chief. Zrobiła wszystko, co w jej mocy, aby oblała ona swój egzamin na łowczynię. Jak wiele zrobiła dokładnie, bo książka nam mówi więcej niż serial, możecie znaleźć w filmie, który zrobiłam poprzednio. Link w prawym górnym rogu ekranu. You're certain you won't take the name your mother selected for you? I don't want to be named Hobblestep, Sharp Tongue. I want to be named for my skills, just like every other huntress. If I was still Hunt's chief, it would be different. But your mother... A kiedy Nothing, zgodnie z jej przewidywaniami i wszystkimi staraniami, zgodnie ze staraniami Power Strike, oblała ów egzamin, jej matka nie marnowała czasu i z miejsca nazwała ją Nothing, czyli nic. As the hunt chief of this pride, I put forward that this lioness shall henceforth be known as Nothing. Mówiąc w ten sposób, że jej zdaniem jej córka nic sobą nie reprezentuje, nie ma żadnych umiejętności przydatnych, do niczego się nie nadaje, jest niczym. A lioness is named for her most useful assets in hunting. I decree your pride name is nothing. The Quickmane oraz inne lwy dokuczały Nothing. Power Strike interweniowała dosłownie jeden raz. Gdy jeszcze nie wiedziała, że Nothing została tak poważnie ranna. She is my cub, and you will not refer to her as it. Później pozwalała się innym lwom nad nią znęcać, nawet wtedy, kiedy Quickmane ją uderzył. Power Strike nie ma z tym problemu. I don't know why the goddesses have punished us with you, but it ends now. You've always been a curse. Why is it raining? It's tri-season. Sharpton was right. The goddesses are angry. No i nie zapominajmy jeszcze, że po tym, gdy umarła Sharpton, babcia Nothing, mama Power Strike, gdy Nothing próbowała pocieszyć Power Strike, a także wyrazić swoje własne uczucie straty, Power Strike mało co jej nie zaatakowała. We've needed help in the hunts since Sharpton fell ill. I kept hoping she'd recover. But now, I'll miss her too, Mother. Don't touch me! I don't want your pity! Dlaczego? Dlaczego Power Strike tak mocno nienawidzi swojej córki? Serial podaje nam dwie odpowiedzi. Jedną z nich, bardziej oczywistą, podaje nam sama Power Strike. Gdy Nothing krzyczy, że kiedyś kochałaś mnie i Fire, dlaczego teraz tak się zachowujesz? Power Strike odpowiada, że no ona oczywiście kocha swoje dzieci, ale ją tak bardzo boli i męczy patrzenie na ranną Nothing. To jest dla niej takie ciężkie.
bo Nothing mogła być jej największym osiągnięciem. Mogła być przedłużeniem jej ambicji zostać tą główną łowczynią. Ale nie może stać główną łowczynią, bo utyka na jedną nogę. I to jest takie ciężkie dla Power Strike, jak Nothing śmie. Azra's teeth! You could have been a hunt chief! You could have been my proudest achievement. And yet... A tak poza tym, to kiedy Power Strike patrzy na Nothing, na swoją córkę, to czuje także emocje, a emocje sprawiają, że Power Strike czuje się słaba, a ona nie może być słaba. When I look at you, all I can see is who you could have been. It makes me feel weak. Weak is one thing a pride lioness can never be. To jest właśnie motywacja Power Strike, według samej Power Strike. Jednak, gdy oglądamy pierwszy odcinek, to widzimy również motywację, którą Power Strike nam nie chce przekazać na głos, ale mówi nam swoimi akcjami. Kiedy Fire ją pyta, czy lepiej jest być martwym, czy rannym, w domyśle niepełnosprawnym, Power Strike niby odpowiada mu, że tak, lepiej być żywym, ale po mimice widzimy, że sądzi co innego. Hurt is better than dead. Of course, Fire. Co nam sugeruje? Że Power Strike nienawidzi tak mocno Nothing, bo Nothing żyje. A jej zdaniem powinna być martwa, skoro jest niepełnosprawna. Do you need help? No, I'm okay. It doesn't hurt if I don't put any pressure on it. Bo Nothing żyje. Lepiej by było, gdyby była martwa, jak ona śmie. Być żywa, ale niepełnosprawna. No i mamy jeszcze motywację, która nie pojawia się w serialu, ale jest wspomniana w książce. Tu od razu powiem, że nie wiemy, czy nadal jest owa motywacja dalej kanoniczna w serialu, bo no nie daje nam on żadnych do nich przesłanek. Otóż Power Strike nie cierpiała tak mocno Nothing również dlatego, że oskarżała ją o śmierć trzech lwów. Przede wszystkim o śmierć swego partnera, Starmaina, ponieważ normalnie Starmaine, widząc, że przegrywa walkę, nie zostałby do końca, nie dałby się zabić, po prostu by uciekł. Oddałby stado Quickmaneowi. Ale jako, że miał właśnie lwiątka, w tym Nothing, to chciał ich bronić do upadłego i dlatego walczył na śmierć i życie, żeby ją ratować. Więc gdyby nie było tych lwiątek, to on by przeżył. I smell blood. Over there! Starmaine! Następną osobą, o której śmierć Power Strike obwinia Nothing, to jej brat Spark. Wiecie, w serialu to jest bardziej subtelne, widzimy tylko, że Nothing nastąpiła na trawę, ona trzasnęła i to Quickmane zauważył. Ah. There you are. W książce jest znacznie jaśniej powiedziane, że Quickmane najpierw zauważył Nothing i rzucił się po to, aby ją zabić, a Spark rzucił się na niego w jej obronie i dlatego zginął. You've done yourself a favor, cub. Get away from my brother! Spark! Oops. I dlatego zginął jako pierwszy. Tak więc Power Strike wierzyła, że gdyby nie Nothing, gdyby nie zwróciła na siebie uwagi, to Spark by przeżył, a Spark nie był niepełnosprawny, byłby wspaniałym przywódcą stada pewnego dnia. Sister, you're awake! Fire! You're all right? The Nomain didn't find me. What about Spark? But you're still here. That's what counts. No i trzecia osoba, o której śmierć Power Strike obwinia Nothing w książce. W serialu raczej tego nie robi, bo w serialu ta postać ginie zupełnie inaczej. Otóż w serialu Sharptong ginie w trzecim odcinku. Ze starości i choroby. Sharptong? Sharptong? Someone help! W książce jest jednak inaczej. W książce Sharptong ginie w jednym z pierwszych rozdziałów, upewniając się, że Quickmane nie skrzywdzi ani Nothing, ani Fire'a. Więcej szczegółów na ten temat podałam w wideo o tym, dlaczego Quickmane nie zabił Nothing. Znajduje się ono w prawym górnym rogu ekranu, ale w tak wielkim skrócie. Sharptong zaoferowała swoje życie bogom w zamian za to, aby przeklnęli każdego, kto będzie próbował skrzywdzić te dwa lwiątka. If you harm these cubs, you will earn the ire of the goddesses themselves.
No i padła trupem. Po bogowie zaakceptowali. I również Paweł Stajk obwiniała o to Nothing, bo Sharptongue jeszcze nie była taka stara. Była jeszcze tą przywódczynią wszystkich łowczyń i była absolutnie wspaniała. Łapała całe mnóstwo jedzenia. Today we have lost the... We have lost the wisest lioness I have ever known. I co gorsze, jako że umarła znacznie wcześniej niż w serialu, to nie miała czasu przekazać różnych swoich sekretnych technik swojej najstarszej córce Power Strike. I przez to po jej śmierci stadu zaczęło się gorzej wieść, bo nikt nie był taką dobrą łowczynią jak ona. I Power Strike nigdy nie stała się taką dobrą łowczynią, jaką mogłaby być. I to ją strasznie wkurzało i o to obwiniała Nothing. Tym bardziej, że Sharptongue była silną żywicą, która przynosiła dużo jedzenia, a Nothing jest niepełnosprawna i nie ma zgody w ogóle brać udziału w polowaniach, więc nie przynosi jedzenia. Więc zamiast lwicy, która pomagała stadu, mamy tutaj ciężar. I'd like Farleap to take the lead. Waterhunter and Silent Stalk flanking and myself at the rear. Nothing, you'll remain here to look after the cubs. I dlatego właśnie w książce Power Strike nienawidziła Nothing. Czy nadal to się trzyma w serialu? Nie wiemy. What is wrong with you? You used to love us! I do love you, Nothing! I love you so much it hurts! That's the problem! Don't you see? Powiedzcie, co wy o tym sądzicie? Czy przynajmniej część tej motywacji została w serialu, tylko jeszcze jej nie odkryliśmy? Czy Power Strike rzeczywiście może obwiniać Nothing o śmierć Stalmaina i Sparka? Piszcie, co o tym myślicie w komentarzu, a gdy skończycie go pisać, dajcie mi suba, dajcie mi łapkę, bo inaczej dostaniecie czkawkę. I pokażcie to wideo wszystkim osobom, których znacie. Tym, których nie znacie też. Po prostu biegajcie z komórką z tym wideo po waszym mieście i krzyczcie, wow, patrzcie, wideo, oglądajcie je ze mną, yeee. Ja tymczasem podziękuję patronom sztuk wszelkich, którzy wspierają rozwój naszej kultury za pomocą portalu Patronite. Na szczególne podziękowania zasługują Justyna Kołakowska, Aleksandra Shoemaker, Czmiel Żwirek, Nekro Spyro, Dani Dir, Marta Filipiak, Juliusz Deslaucz, Piotr Orlik, Srebrna Stal, Piotr Wołoch, no i oczywiście Marii.